Za naszymi plecami znajduje się bardzo ważny obiekt z punktu widzenia nie tylko naszego dziedzictwa kulturowego, ale również ważny dla wiernych. Dlatego to jest temat, który przykuł naszą uwagę. Dla mnie jako posła, przedstawiciela władzy ustawodawczej, dla którego wartości państwa świeckiego są niezwykle istotne, jedna rzecz w tym całym zamieszaniu wokół stanowisk archeologicznych przy Opolskiej Katedrze jest niezrozumiała. Znaczy nie rozumiem, dlaczego jest tak, że wszyscy podatnicy składają się na istotny, bardzo ważny i potrzebny remont tego pięknego obiektu, a kiedy zostaną w tym obiekcie odkryte stanowiska archeologiczne wagi co najmniej europejskiej, jak nie światowej, to biskup podejmuje decyzję, żeby to zasypać. Nie ma tutaj mojej zgody. Drodzy, jeżeli za naszymi plecami znajduje się potężny potencjał nie tylko sakralny, ale również turystyczny w postaci możliwości przyszłej ekspozycji tych wykopalisk, chodzi o to wtedy, żeby umożliwić nie tylko wiernym, ale również turystom i mieszkańcom korzystanie z tego dziedzictwa, które ma być dzisiaj zasypane. No ja nie mogę się na to zgodzić. Powiem, że po uformowaniu nowego rządu będę lobbował za tym, żeby administracja państwowa razem z tą kościelną znalazła jakieś porozumienie, żeby to nie była wyłącznie decyzja kleru w sprawie tego, żeby no po prostu zasypać nie wiadomo jak długo te stanowiska archeologiczne, tylko chcę, żeby one były eksponowane, przede wszystkim odkryte, skatalogowane, zbadane przez archeologów i potem z tego potencjału mogli korzystać turyści, co jest bardzo ważne dla miasta Opola, które nie ma zbyt wielu takich punktów atrakcyjnych turystycznie. Są nimi na pewno świątynie i ta za naszymi plecami no, musi odpowiedzieć na wyzwanie czasu, jakim jest odnalezienie tych stanowisk. Nie może być tak, że tylko jedna strona tego sporu wokół stanowisk archeologicznych ma być wygraną, czyli ta strona kościelna, a nasza strona świecka jest poszkodowana w ten sposób, że w wielkiej wartości stanowiska archeologiczne nie mają być dłużej eksploatowane tutaj i udostępnione wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego, jakiego są wyznania. Należy też przypomnieć, że już 3 miliony złotych środków publicznych z Ministerstwa Kultury zostało przekazane tutaj na te prace archeologiczne. Dodatkowo dofinansowany jest Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tak jak powiedział poseł Witold Zębaczyński, nie ma zgody środowisk tworzących przyszły rząd na to, by taka perełka, wykopaliska na skalę europejską, krajową, zostały jedną decyzją zasypane. Ja rozumiem potrzeby wiernych, potrzeby tego, żeby w tym miejscu odbywały się msze święte, natomiast kościołów w pobliżu na terenie Opola jest bardzo dużo. Na ten jeszcze krótki czas mogliby naprawdę zorganizować msze, tym bardziej to nie przecież budynki tworzą społeczność i wiarę, tylko ludzie i ich wyznanie. Dlatego można by się naprawdę wstrzymać z tą liturgią jeszcze na ten okres kontynuowania prac archeologicznych, tym bardziej środowiska naukowe mówią jednoznacznie. Czy w liście otwartym rektora Masnyka, czy profesorowie wybitni, którzy przyjechali tu na miejsce badać, szczególnie chodzi o tą tumbę, która jeszcze nie została zbadana, datowana jest na XV wiek, czyli możliwe, że spoczywa tutaj naprawdę wybitna postać, nie chcę dawać nazwisk, bo to nie chodzi tutaj o to, żeby rozbudzać emocje, natomiast to naprawdę może być wyróżnik, który będzie bardzo ważnym miejscem na mapie Opola, na mapie województwa opolskiego i tak samo jak poseł Witold Zębaczyński również będę zabiegał w moim środowisku o to, by odpowiednie środki finansowe przyszły tutaj do Opola na kontynuowanie tych prac, a tym bardziej nawet trzeba przypomnieć słowa wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego, który również był za tym, żeby stworzyć tutaj coś na kształt podłogi przeszklonej, przez którą można by było oglądać te wykopaliska archeologiczne. Czyli nawet po tej prawej stronie jest przyzwolenie, jest wola, by dokończyć badania naukowe i by dla mieszkańcy, turyści, przyjezdni mieli możliwość oglądania wykopalisk i tego, co tutaj odkryto. Skoro strona społeczna, ta samorządowa, ta polityczna
jest za tym, żeby te stanowiska archeologiczne dalej były eksplorowane. Skoro jest wsparcie środowiska naukowego, to środowisko naukowe chce dalej kontynuować te prace, to apelujemy do biskupa opolskiego, aby zastanowił się, podjął tą refleksję i razem z nami, wspólnym wysiłkiem, także potem tym politycznym, które myślę, że znajdzie dodatkowe środki finansowe na wsparcie tych badań, działał razem z nami. O to apelujemy do biskupa.